Cześć wszystkim z tej strony, Astrid, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed 3. Jesteśmy w domostwie Davenporta i cóż, będziemy robić zadania osady, krótko mówiąc, przynajmniej póki co. Tak więc widzę, że możemy pogadać z Prudence. Oczywiście, że tylko zaczęłam nagrywać już kichanie. Tylko, że póki co sobie pójdziemy do tej misji, ona będzie coś miała związanego, jak my nie mam, z Norrisem oraz Miriam. Chyba dobrze pamiętam ich imiona, wydaje mi się. Aczkolwiek nie jestem pewna, miałam tam parę dni przerwy w ogóle od nagrywania, jak to zwykle bywa. I wiecie, bo się zajęłam obrabianiem odcinków bardziej niż ich nagrywaniem, wiecie? Tak. Siema Miriam, co tam u ciebie? Miriam i Norris. O, wnyki! Hello! Raz mnie oszukasz. Dobra, zobaczmy w takim razie. What are you doing out here? I want to give Miriam her knife. Maybe you come with me? Of course. What is keeping you? I am nervous. I am certain she will love the blade you made for her. What am I doing? Giving a woman a knife as a gift? It's so stupid. This is something she will appreciate and use. Ugh. Praktyczny prezent. I made the stupid thing. I might as well give it to her. No ba. Czekajcie, ja może trochę przekręcę sobie mikrofon. O, żeby mi bardziej, o, było wygodniej. I może zbierał, będzie mi zbierał normalnie, normalnie, w sensie będzie mi zbierał trochę lepiej mój głos, biorąc pod uwagę pozycję, w jakiej ja sobie siedzę. No, cześć Miriam. Mamy prezent dla ciebie. Hello Miriam. Hello Norris, hello Connor. I'd love to stay and chat, but I promised Ellen a bale of furs this week, and I'm not even close to making good. I need to get out into the bush right away. Two hunters are better than one. I can help if you like. Would you? I'd be much obliged. No i fajnie. I bring something for you. Maybe it will help. I really must get moving. I will thank you properly when I get back. Until then. Aww. Meet me at my northernmost hunting blind after you take your first skin. No i fajnie. Dobra, wobec tego zapoluj na wilka. To wobec tego... czekajcie, a może ja w sumie... Nie, bo one nie są, widzę, daleko. Ja stąd je widzę, to może bym właśnie wzięła sobie łuk chociażby. Ech. Dobra, w ten sposób. Który następny, no? No. R. Dobra, wobec tego mamy skóry wilka 3. Super. Dotrzyj do drzewa, drzewa Miriam. Drzewa. Może być i drzewo. Dobra, wilcze kły. Powinnam jeszcze strzały właśnie z... O, pięknie. Tam jest drzewo Miriam, tak? No dobra, to się przebiegniemy wobec tego. Widzę ja w ogóle już jelenia. Czekajcie, widziałam tego jelenia, tylko gdzie jest Menda? Tam jest Menda. Chodź tu. Dobra, lećcie już. W takim razie... Miriam! A nie, tutaj Miriam nie ma, okej. Okay. No jednak. Ciężko powiedzieć. O! A ten tu skąd? Patrzcie, dzięki temu nożowi ma się czym bronić. Jaha. Dotrzyj do drzewa. Zabij kłusownika. Ach, to jest kłusownik. A, przepraszam, tędy. Po prostu nie umiem się wspinać, droga Miriam. Pędzę! Chociaż wiecie, co też by się wydawało, że więcej wspólnego mają właśnie z Connorem i tak, że... Nie wiem, może coś właśnie bardziej między nimi. To ja! The time for forgiveness has passed. No, strzelaj ty! Please don't kill me. I'll never come back. If I hadn't had this blade, that lickspittle might have gutted me. A timely gift from Norris, it would seem.
Indeed. I must make sure to thank him properly. Zależy, co rozumiesz przez odpowiednio podziękować, nie? Miriam może teraz wytwarzać towary poziomu trzeciego. No i fajnie, jednak poziomy coraz wyższe towarów, które mogą wytwarzać, się przydadzą. Dobrze wobec tego. Dokąd teraz? Czy w tym momencie będzie jeszcze motyw Norrisa oraz Miriam? Czy jeszcze nie? Czy ktoś ma może interaktywną rozmowę? Bo dobra, jest Miriam kłusowniczka, tak, tak. Ale chyba tak mi się wydaje, że nic więcej tutaj nie ma. No to szkoda trochę. Wobec tego odznaczmy sobie tą interaktywną rozmowę i ja może się szybko przepodróżuję do domostwa naszego. Wezwiemy sobie konia, co? Tylko, że muszę sobie znowu wybrać moją tą świstawkę na konia. Taś, taś, robaczku. A, tu jesteś. Idealnie. Dobra, wobec tego przebierzmy się dokładnie. Galopem, galopem, Connor, galopem. Tutaj jest ta cała ta kaplica. Tutaj już jest de facto ta farma ich, tak? Czy tam gospodarstwo może bardziej. No, a kiwie. Nieważne, w każdym razie idziemy sobie pogadać. A przepraszam, to nie z... A nie, to tu jest Prudence normalnie. Dobry! Jak wam się wiedzie z dzieciaczkiem? Dr. White called upon us earlier. A very unexpected surprise. One that has put both Prudence and I at ease. The village is growing, and a healer's services will benefit all. Oczywiście, że tak. Indeed. It's hard to explain how I am feeling right now. My wife is resting healthy and safe, full with child in our warm home. The community is kind and attentive. Brzemienna. And the land is rich. It was not long ago that such a life was only a dream for us, Connor. A, bo ja mogłam z nim pogadać wcześniej, Boże, dlatego. Hopefully a day will come when all men of the colony shall share your perspective. But it will be a long, hard road. That much is certain. Mhm. I chyba z Prudence właśnie mogę sobie pogadać. To co? Jak tam z dziecięciem, państwo drogie? Smoke, Connor? No, thank you. We were just recalling the eventful day of little Hunter's birth. I am not sure I have ever been so anxious. I barely remember a thing up until the moment I heard him cry. Then it all slows down, and I recall every little detail. From Hunter's wailing face, to Prudence's teary eyes filled with pure love, to the smell of the mud and the leaves. I've never been as happy as I was in that instant. Things in this house sound right. Tak, ale to chyba jest naturalne w ogóle dla ludzkiego organizmu, prawda, że w momencie ogromnego stresu, w sensie momenty po prostu, w których czujemy ogromny stres, są przez nas, w sensie wielki stres, wielkie nerwy, to są po prostu przez nas, przez naszą pamięć po prostu wydalane, że hej, i potem się okazuje, że tak naprawdę w momencie, w którym nas coś stresowało, tego momentu kompletnie nie pamiętamy. No oczywiście, chyba że wywołał traumę, to jednak jest kompletnie inna sytuacja. Dobra, ja sobie przebiegłam przez ten most, ale nie mam oznaczonego zadania. Tak więc oznaczmy sobie misja osada. Jak ja kocham to, że u mnie gadanie wywołuje odruch kichania. To jest niesamowite. No kurka wodna biegnę. Znaczy galopuje. To jest duży Dave? Chyba? Podejrzę? Tak mi się wydaje. Siema. Rzemieślnicze narzędzia. I don't mean to be a bother, but I wanted to ask you something. When my cart went up in flames, I lost most of my tools. I've got some spares back at my shop in Boston, but as you know, I'm not really welcome around there. I thought if it wasn't too much trouble, you could help me retrieve them. Jasne, kolego. What would you have me do? Watch my back while I gather them. Meet me in Boston at my old shop. No dobra, spoko, nie ma problemu, kolego. Wobec tego, obroń konwój, Jezus Chrystus.
Oczywiście, w takim razie na pogranicze, moi mili, na pogranicze. I pewnie, że mi się tutaj nie zaznacza, bo jakiego grzyba miałoby się zaznaczać, tak więc weźmiemy sobie po prostu, przeniesiemy się do punktu szybkiej podróży i zobaczymy sobie na mapie pogranicza, gdzie jest ten konwój do obrony. Dokładnie. Ja w ogóle puszczałam sobie konwoje poza odcinkiem też. Tam parę powysyłam po prostu, żeby wiecie, jakieś tam produkty, na których gorzej trochę wychodzimy pod względem finansowym. Tutaj jest dobra na konwoju, dobra. Żeby po prostu się sprzedały, wiadomo. Tak, poziom rozgłosu, wrogowie mnie wykrywają. Dzięki wielkie, tyle to i ja wiem. Wejdź na teren łowiecki, szkockie ruiny. Wydaje mi się, że to trochę zostało źle przetłumaczone i powinno być, że wchodzisz, ale dobra. Co ja się będę skłócić, co nie ich spierać? Trochę kontrproduktywne, nie sądzicie? Tak więc galopem, mój kuniu, jak to zwykle bywa. Specjalnie cię popędzam co chwilę. Kocham popędzać mego konia. Gdzie? Atakuj konwój? Aha, bo tutaj jest do zaatakowania, ale ja chcę konwój, proszę ja was obronić, a nie zaatakować. Weźcie mnie, zostawcie, państwo drogie. O, tutaj są moi. Dzień dobry. Atakuj konwój. Ech, szanić ten atakowanie tego konwoju. Ała, no przecież kliknęłam to E. Konwojentów mi biją. Jezu Chryste. Dobra, około trzech. Czekajcie chwilę. Ała. Haha. Dobra. Ała! No typie, no! Dobra, zabijcie go. To się załatwcie go wy. Aha, gościa kolejnego. To niestety usunęło, ale co tam? Dobra, ja może mój telefon sobie odłożę na bok, bo mi trochę przeszkadza jednak pod ręką, tam gdzie go pierwotnie ustawiłam. No i dobra, udało nam się obronić konwój bardzo dobrze. I do Bostonu chcemy się udać. Czy w Bostonie od razu mi się zaznaczy? Nie, nie zaznaczy mi się od razu, widzę. Zadanie. Pardon, odbija mi się. Ejajaj, nie ma to jak... Nie ma to jak ten, no... Odruchy, które aktywuje gadanie podczas nagrywania. Oczywiście muszę sobie oznaczyć, bo inaczej nie trafię. Dobrze, misja osada i lecimy. Cały czas mi w ogóle oznacza, że są nowe towary w sklepie. Ej, ja niczego nowego sobie nie odblokowuję, chyba że jakieś bronie dodatkowe. Z tym, że no, jakoś szczerze przyznam, że wątpię w gruncie rzeczy, żebym odblokowywała jakoś niesamowicie dużo dodatkowych tych, właśnie broni. Dobra, obok jest patrol. Patriotów, dobrze. Dobry. Idź z Lansem. A, to jest Lance, a nie Dave. Dobra. Myślałam, że to jest ten duży Dave. A Lance to jest... A, bo tamten to jest kowa, a ten to jest rzemieślnik chyba. Jasne. Zresztą nie jestem do końca pewna. Tutaj? Billy, how do you mean? You know, you make a plan and it all goes awry and nothing gets better, only slightly different. Sounds like you have had a string of misfortune. It will pass. Ja nic, kurka wodna, nie klikając, żeby przyspieszyć, jestem szybsza od tego typa. To jest irytujące. Dobre to pieniądze, fajnie. What are you doing here? Sweeping my steps, if it please you. Since when are these your steps? Since I bought them 3 weeks ago. From who? The owner. Via his apprentice. Oh. Owner shipped off out of town. What's it to you? I am the owner. Not anymore, mate. Sorry. Better sort things out with your apprentice. He's often at the pub over there, but I'm sure you already knew that.
Patrick. Ciekawe. Dobra, porozmawiam z czeladnikiem. To lecimy do czeladnika. Panie, dzień dobry. Nie chciałeś widzieć mojej twarzy. Bądź pewien. Patrick, what gave you the right to sell my shop? Well, you were run out of town. I thought you'd never come back, so I sold it all. The shop, the tools. It's rough luck. Anyway, it's been great chatting, but I must be off. Have a nice life. Do sądu z nim, cholera jasna, jakim prawem? Przecież to jest jego własność. Rot! Tools are a woodworker's lifeblood. He'd never sell them. I bet he's got them stashed somewhere. Then we follow him. Śledź O'Harę. Kurka wodna. Patrick O'Hara? Naprawdę? Ajajaj. Masakra. Dobra. Pomożemy sobie podejść troszeczkę szybciej. Możemy tutaj równie dobrze, albo nie. Tutaj się wezmę. Miejsca ukrycia. No co, ty naprawdę? Bym się w życiu cholera nie domyśliła, że miejsca ukrycia są. Kolega wykrywa mojego tego. No. Panie! O Jezu Chryste. Okej, nie cierpię chodzenia z sojusznikami bardziej niż zwykłego robienia. Czekajcie. Aha, czekaj. Dobra, chodź ze mną. Po prostu będziemy w ten sposób robić. Będziemy go ukrywać jakoś. O! W sensie, dobra, po prostu... Przestań, Connor. Po prostu muszę z nim chodzić tak, żeby ten typ go też nie zauważył. Chodź tutaj, chodź, chodź. Naciśnij E podczas celowania w miejsce ukrycia, żeby wybrać w swojej eskorcie rozkaz ukrycia się. Aha. Dobra, ten też się teraz jakoś będzie odwracał. Chyba, albo już przeszedł? Nie, teraz się odwraca. Czekaj. Już? Tak, już. Dobra. Chodźmy. Zjedź zamieszki. Nie! Dlaczego? Teren strzeżony, ale ja nie chciałam tutaj być. Jesteś teraz inkognito? No właśnie. Państwo drogie, zostawcie mnie. Ała. Dobra. Chodźmy. Chodźmy! O, tutaj jest typ. Okej. Okay. Na szczęście nie odbiegł daleko. Zbytnio. Czekaj. Na wszelki wypadek. No, panie, idźże dalej. Okej. Okay. Chodźmy. Właśnie. Scarves, mittens and warm hats. Beat the chill of winter's heart with Mother Granger's warm woolen. Dust. This way. Chyba dotarliśmy do odpowiedniego miejsca. Urocze. W tym kierunku idziesz? Okej. Okay. Ja nie wiem, jak to się udało, szczerze. Ale się udało, to się liczy, nie? Tak więc bierzemy ze skrzyni. Moje, cholera jasna, moje. Well, that's something at least. Thank you. I still can't believe he sold my shop. I'll see you back at the homestead. Jasne, tylko wiesz co? Cholera. Naprawdę? Nie mogę? Nie mogę, typa? Co za dziadostwo.
Dobra, tylko to nowy schemat, guziki, fajnie. Wobec tego mogę się ruszyć z powrotem do naszego cudownego domostwa. No. Tak więc przenieśmy się może tutaj. Ja muszę pamiętać, że muszę wysłać karawanę. W gruncie rzeczy, dlaczego mi ta maczuga przenika przez łydkę, ja się pytam. No kurka wodna, no to się przecież kurczę nie godzi. Dobra, jeszcze tutaj w warsztacie krawieckim mamy jakąś misję. Tylko weź mi oznacz misję, a nie... O, dobra, może być. Ostatecznie. Wróć, nie tak. Rekrut się nie udostępni. Dobra, wobec tego biegniemy do Ellen, tak? Tak. Witaj, Ellen. Co tam u ciebie? Jaką misję masz dla mnie? Dostawca jedwabiu. Day, Connor. I left some bolts of fine silk in my old home. They are very valuable, but I don't think it wise I return there. Someone might wind up dead. I was hoping you could retrieve them for me if you had time. Jasne. Czyli co do Nowego Jorku? No dobrze wobec tego. W takim razie do Nowego Jorku się przeniesiemy może od razu gdzieś właśnie blisko sklepu, na przykład tutaj. I od razu wezmę właśnie te karawany. No to chyba nie jest najgorszy znowu pomysł, zwłaszcza, że to jest kurczę blisko siebie. Przy okazji cel mojego zadania niechcący jest właśnie tutaj jakoś bliziutko. No to spoko. Tutaj widzę, że pod panowaniem czerwonych kurtek jest Nowy Jork. A nie właśnie patriotów. Oho, no miło się wypowiada mąż Ellen o swojej żonie. Dobra, weź, że przyśpiesz, człowieku. Dobra, handel wobec tego, konwój lądowy, lecimy. Mamy Rdesta Wężownika, to go sprzedajmy w ten sposób, potwierdź, okej. Tak, bo teraz sprzedaję zioła, więc niestety rozmaryn. Niestety te zioła będą, no nie są aż tak wiele warte, wiadomo. Chcąc, nie chcąc. Tutaj, o. I teraz coś nowego. Jelenia skóra może być. Ładnie, bo to jest za sztukę. Jelenia skóra, o. I proszę, już zaczynamy zarabiać lepiej. No i fajnie. Konwój lądowy leci. Jedzie może. Niewiasta z małą dziewczynką. Dobra, wyjdź, że z tego sklepu. Wywłoka leżona, o Jezu. Proszę. Okej. Okay. To co, gonimy typa? Obejrzyj pustą skrzynię. Aha. Mam znaleźć typa? Czy... A, tam. Okej. Okay. Okej, okay, można i tak. O! Zabrałeś jedwab typie? Ej, no tak się nie godzi. No jedwab jest mój. A, okej. Okay. Też opcja. Nie ma co. Zamąć belę jedwabiu. Moje! I co, dostarcz jedwab? Tak, odnieś jedwab do Ellen. Dobrze, w takim razie przynajmniej nie musieliśmy się użerać z tym gościem całym. Jej mężem, tak? W takim razie szybka podróż, serdecznie poproszę. I chyba nie potrzebuję sobie oznaczać. Myślę, że nie jest ze mną jeszcze aż tak źle, żebym musiała sobie od razu oznaczać też gospodarstwo Ellen, jak ono jest właśnie tuż obok. Czy tam pracownia? Ellen, może być i pracownia w sumie krawiecka. O! Ona coś komuś szyje. Miło. I found your bolts. Wonderful. I hope it wasn't too much trouble. Your husband was there, speaking ill of you. He ran off when he saw me. Oh my. That dirty, rotten bastard of a man would do something like that. At least you were able to come away with the only thing of value that remained there. Thank you, Connor. No i fajnie. Tak więc Ellen może wytwarzać ulepszenia i ubrania ilości poziomu drugiego. Jak to ilości poziomu drugiego? Dobra, nieważne. W każdym razie fajnie, zrobiliśmy zadanie kolejne i widzę, że jest właśnie jakieś nowe, coś się odblokowało. No to lecimy zobaczyć, może Lance i Ellen się dobierą razem. Okej, okay, co wy robicie, panowie?
To Norris chyba jest. Norris, Miriam. Connor! Connor! Dobry? Miarka się przebrała. Co tam jest? Co tam się dzieje? Co? I dobrze, bardzo dobrze wręcz. Bardzo dobrze, jestem za. I poszło Big Quinket i jego wyzbiry wdarły się do... Panie, spadaj! Frontowe drzwi do domu Ellen. Panie! She's not your daughter anymore, you lummox. No. Okej, okay, kolejny jakiś? Zbir? Ten tutaj. No nie, no gdzie? Jezus Chrystus. No. Dokładnie. Jezu Chryste, jaka siła w barach go tak podniósł. Ellen and Maria are free of you. I say so. The people behind me say so. Believe me when I tell you, if I ever see you on this land again, I will end you. You can have them. Thank you, all of you. Nobody has ever stood up for us before. We protect our own, Ellen. This is my home now. I'll find a way to show my gratitude to you all. I promise. No, a jednak to jest też, wiecie, no jednak się cieplutko na serduszku robi, jak się widzi, że jest się częścią takiej społeczności, która jest gotowa, no, chronić was, prawda, do normalnie ostatniego człowieka. Miarka się przebrała. Coś nowego, oczywiście, że tak, ale bliżej domostwa widzę, to sobie może się do domostwa przeniosę. Jak mówię, to po prostu się robi cieplutko na serduszku, tak, że aż się człowiek wzrusza, przynajmniej, nie wiem, według mnie może. Gdzie ja mam tą świstawkę na konie, na Boga? Dawaj mi tą świstawkę i poproszę mój tomahawk. No. Aha, nie wybrało mi świstawki, bo oczywiście, że nie. Nie F, R. Chodź tu. No gdzie, Connor? Czego małpujesz? Ten koń nam się w ogóle za każdym razem zmienia, którego wzywamy. Dopiero teraz to zauważyłam, wiecie? No kurka wodna, popędź się, kunuty. Dobra, kto czego chce? Tu jest chyba Miriam? Miriam, co tam u ciebie? Wesele! Uuu. Najsik! My friend! Norris, what are you doing? She said yes! Miriam? We are getting married! I told you not to touch him, Norris. Is it true? Yes! So now that you've been told, might I have a word? We have much work to do. Of course, what would you have me do? Accompany me to the inn. I have business there. Co, nauki przedweselne? Małżeńskie? Czy ki? Norris is a stickler when it comes to tradition. Miriam knows not where her father is. And they were hopeful that you might act his part at the ceremony. Ooh. I am not familiar with colonial wedding customs. It means you will walk with her during the ceremony and give her to Norris. As her father would. I would be honored. Wonderful! On to other business. Our weddings are complex beasts and require many hands working together to execute. We'll need Warren and Prudence to provide food, Ellen to make them appropriate clothes, Big Dave to smith wedding bands, me to conduct the service, and Oliver and Corinne to host a banquet. That is a lot. We'll start here. No dobra, kilka dni później. O, to już? Naprawdę? Kurde, ja chciałam ze wszystkimi pogadać odnośnie tych przygotowań, a nie porozmawiać z Norrisem u nas w domu? Okej. Myślałam, że będę miała więcej, wiecie, bardziej interaktywny udział w planowaniu wesela, ale co tam? Connor. Everything seems to be in order for the big day. It is. Except, I can't find Miriam. I'm certain she's making sure all is perfect. I will find her, my friend.
Cóż, w sensie nerwy przed weselem to nic nowego. Powiedzmy sobie szczerze, poszukaj śladów Meriam, które mogą doprowadzić cię do Meriam. Tak jest. W domostwie, co? Ale wyżej czy niżej w domostwie? Ta, wyżej, dobra. Okej. Okay. Albo może właśnie niżej, Może możemy pociągnąć za kandela. Przepraszam bardzo, co tu się wydarzyło. Myślałam, że on tak spadł gdzieś stopień niżej. Ale nie, chyba tak źle nie jest. Dobra, wobec tego idziemy w takim razie na górę. Meriam, gdzie jesteś? Analizuj wskazówkę. Znaleziono kwiaty Meriam. Coś nowego tu jest. Blusterko. Panna młoda nam zwiała. Wyjdź. Wyjdźże na ten, na balkon. I stąd sobie wyskoczymy. Co tam? Dobra. Uciekająca panna młoda. No tak być nie może. Nie no, żartuję oczywiście. Każdego mają prawo złapać nerwy, prawda? To jest normalne, powiedzmy sobie szczerze. No tak. Bo widzieli, jak ucieka, chyba. Tak przynajmniej mi by się wydawało, że widzieli, jak ucieka. Co, no jak mówię, no jednak jest normalne, że biorą nerwy. Na drzewie swoim, tak? Jest. Leave me be. Nie. Why do you run? Leave me be. I'm no housewife. A kto ci każe nią być? Nobody thinks you are one. That's what all this means. O, aha, okej, okay, chyba powinniśmy więcej posłuchać z tego, co oni gadają między sobą w tym lesie, wiecie? Wydaje mi się. Miałoby to chyba więcej sensu wtedy. A tak to nie. Po prostu już się znaleźliśmy na weselu. Znaczy na ślubie, przepraszam. Gdybym tylko założyła mój kaptur wilka na tą okazję. Miałby to też. Byłby to bardziej odświętny wygląd. You may kiss your bride. A przysięgi? Obrączki? Halo? Jezu Chryste. To dopiero wersja przyspieszona ślubu. O. Hello, Connor. Enjoying yourself? Cudownie. I am. It is nice to see everyone together and happy. Look at those two kids. It's a lovely sight. Norris is one of my best friends and he couldn't have found a better woman. Proud of him. Sometimes people are just right for one another. Norris and Miriam are a match made in heaven. Or a match made by Connor. Isn't that right? Prawda. I only helped Norris muster his courage. The rest came naturally. No. Chociaż muszę przyznać, że patrzę na tą orkiestrę i chyba mi jest weselej niż państwu młodemu. And my little brother Joseph tossed him in the river. Connor, we were just recalling our weddings. Spirited events, I take it. Spirited? More like brawls than unions they were. Calling Joe Little is like calling me Big Terry. Boy's a bloody mountain. My younger brother had a blow-up with one of Terry's cousins. A minor disagreement about some lass's dance card. I'll just say Terry's cousin sobered up right quick when it was over. Poor boy. Sitting there sopping wet on a stump while Joseph spun around with the object of his affection. It was good for him. Taught him good things don't come easy.
Excuse me, everyone. Thank you. I won't keep you long. I would like to present something to Connor and you all. I once said I'd find a way to show my gratitude for your courageous actions in my defense. And this is what I give you today. This flag is a symbol of our strength and unity. And I would hope you'd all be proud to fly it high above your homes and shops. I'll happily make one for each and every one of you, if you so desire. But this one is for you, Connor. Thank you. To gdzie idziemy ją zawiesić? Brzmi w sumie jak ostatnie, taka wiecie, jak fajna ostatnia misja dla nas, prawda? Ojciec Timothy zapewni moralne wsparcie wszystkim mieszkańcom osady. To miło, ale właśnie to by było takie fajne zwieńczenie tych wszystkich misji, z którymi się, wiecie, misji osady. Takie powieszenie flagi. Jako ostatnia misja. To by było, jak mówię, fajne takie. Konwój lądowy. A nie, przepraszam, już łopocze, tak? Flaga, no dobra. To konwoje zdaje się, że wszystkie chyba dotarły, no właśnie. Konwój wrócił do osady. Dobrze, moi mili. Tak więc, moi mili, sobie zakończymy w tym momencie. No, odcinek po prostu. Tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że tenże odcinek wam się podobał. Mi bardzo. To, co robiliśmy w tym odcinku, się podobało. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, zostawcie też komentarz. Jeśli nie macie pomysłu co do treści, to serdecznie proponuję wesele. Będzie mi niezmiernie miło. Dzięki wielkie. Aha, jeszcze przepraszam bardzo, jest możliwość wsparcia kanału. Jeśli chcecie wesprzeć, to linka macie w opisie oraz na stronie głównej kanału. Dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że do usłyszenia następnym razem. Cześć!